Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Sponsorem dzisiejszego odcinka będzie Novakid. Novakid może nauczyć wasze dzieci języka angielskiego. Prawie każdemu taki język jest w życiu przydatny i potrzebny. Przeprowadziłyśmy lekcję próbną z Lilą, zapisałyśmy się na nią, bo na stronie Novakid możecie zapisać swoje dziecko na pierwszą lekcję próbną nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Także jeśli wasze dziecko jest w takim wieku, szukacie dla niego nauki języka angielskiego, to jak najbardziej jest dla was. Bardzo fajne jest to, że właśnie możecie skorzystać z tej lekcji próbnej. Wy możecie z tyłu z tym dzieckiem być, żeby czuło się pewniej, bo wiadomo, że niektóre dzieci w ogóle nie umieją angielskiego i zaczynają zupełnie od początku, od podstaw. Możecie go wspierać. Hello, my name is Liliana. Welcome to my class, Liliana. So how old are you? I'm 10 years old. Where are you come from? I'm from Poland and I've come to England. So look at the picture. Can you please read this one? Hello, my name is Ronnie. Good job. So this is Ronnie. Very good. So how about this? Who is he? He is Marty. Lots of things to do. Po takiej lekcji próbnej wasz nauczyciel stwierdza, na jakim poziomie jest nauki języka angielskiego wasze dziecko i od tego zależą późniejsze lekcje. Wszystko jest bezstresowe, jest bardzo dużo takich fajnych zadań, wiecie, w formie zabawy dla dzieci, także wydaje mi się, że jest to bardzo przystępne, że dziecko się właśnie nie stresuje, a wiemy, że takie pogodne zachęcenie dziecka do nauki języka obcego jest priorytetowe w tak młodym wieku właśnie, jak na przykład dla maluchów 4-letnich. Jeśli na przykład jest jesień, zima i wy nie macie możliwości dowożenia waszych dzieci na zajęcia, albo nie ma w okolicy nauczyciela, który by przybył do was, albo nie chcecie po prostu nikogo wpuszczać, że tak powiem, nawet do swojego domu, to jest super rozwiązanie, bo dziecko siada przed komputerem i może sobie spokojnie prowadzić takie lekcje z nauczycielem. Nie musicie płacić za dowożenie też dziecka, więc oszczędzacie pieniądze, oszczędzacie czas. Nie musicie się w ogóle tym przejmować, bo nauczyciele są z certyfikatami wszystkimi, macie to też podane na stronie. I w tym momencie wyobraźcie sobie, że z Novakid korzysta już 80 tysięcy osób na świecie, więc wow, wydaje mi się, że to jest dobry wynik. Kiedy możecie zaobserwować najczęściej pierwsze takie rezultaty nauki? Po 2 miesiącach jest według statystyk to 98% rodziców jest już w stanie zauważyć duże postępy w nauce języka obcego dzieci. Zostawiam wam, moi drodzy, link w opisie. Zachęcam was do skorzystania z lekcji próbnej. Sami wtedy stwierdzicie, czy wam się podoba, jak reagują na to wasze dzieci, bo wydaje mi się, że najważniejsze to jest po prostu to, żeby nasze dzieci czuły się dobrze na lekcjach języka angielskiego. You're a very smart student, a good listener and a fast learner. So please enroll here at Novakid and please don't forget your new vocabulary words. Hope to see you next time. Goodbye for now and see you next time. Bye bye. Take care. Thank you for everything. I'll see you next time. Bye bye. Thank you. Goodbye. Po skończonej lekcji dostajecie wy rodzice na maila powiadomienie o tym, jak ta lekcja przebiegła, czego się wasze dziecko nauczyło na lekcji, jak również dziecko dostaje pracę domową, czyli musi sobie po prostu poćwiczyć zagadnienia z lekcji. Przed lekcją też otrzymujecie około 15-20 minut przed lekcją powiadomienie, że ta lekcja będzie miała miejsce, tak żebyście o niej nie zapomnieli i też możecie lekcję przełożyć, gdy wypadnie wam coś ważnego. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, witam was w nowym dniu. Słuchajcie, już wczoraj po południu nie nagrywałam praktycznie, bo czułam, że już mnie pobrało całkowicie to przeziębienie, co dziewczyny miały, bardziej Mati. No i obudziłam się dzisiaj z mega bólem gardła, także witaj przeziębienie. No i powiem wam, że moja energia spadła, ale no mamy już piątek, mamy długi weekend w ogóle wolny. Więc spoko, znaczy długi weekend ja mam i dziewczynki, bo Artur chyba w poniedziałek pracuje, jeszcze nie jestem pewna. W każdym razie zaraz zawożę dziewczynę do szkoły, wracam i robię sobie mega ciepłą herbatę z imbirem. A potem muszę poogarniać trochę rzeczy na komputerze i też dzisiaj wieczorem... Cześć! Cześć kochanie! I też dzisiaj wieczorem szykuję się na wyjście z mężem, mimo że się będziemy, bo Artur też mi rano mówił, że go gardło boli, będziemy się pewnie trochę gorzej czuć,
No to jak nam się szykuje wyjście i taka randka, no to pewnie nam się od razu zrobi, słuchajcie, lepiej. O czym pomyślałam? Że jeździmy razem autem do szkoły jak za dawnych czasów. No. Pamiętacie? Tak jeździłyśmy wcześniej razem. Ja się czuję i nie chce mi się iść. No ja też. Dobra, lecimy do szkoły. Miłego dnia. Zimno ci? A gdzie masz sweter? Zakładaj, Lila. Dobra, wiecie co? Przyjechałam znowu pod Aldika. Mam najbliżej po prostu, najłatwiej mi się jedzie ze szkoły i stwierdziłam, że robię w końcu ten imbirowy sok, który wczoraj miałam zrobić, syrop może nawet bardziej, tylko że brakowało mi miodu. Ja wczoraj byłam na zakupach i jak zwykle tego miodu, słuchajcie, trzeci raz chyba, nie drugi raz nie kupiłam, dzisiaj jest trzecie podejście. No i od razu dokupię cytryny, może jeszcze dokupię imbiru i jak mam robić tego soku, to zrobię go po prostu więcej. Zastanawiam się, czy mam butelkę, żeby później to zlać. Możliwe, że nie, więc może kupię jakiś napój, żeby wiecie, przelać, żeby mieć po prostu butelkę, prawda? Przelać sok czy coś tam. Także zabieram się i będziemy dzisiaj przepuszczać właśnie przez sokownik imbir, cytrynę, mieszać to chyba jakoś z lodem, z miodem, no i powstanie taki na jesień fajny syrop, który właśnie pomoże, no wiecie, pomoże na te wszystkie przeziębienia i poprawi naszą odporność. Jestem, wróciłam. Słuchajcie, co kupiłam? Jajka kupiłam, też mrożone, 3 mrożone małe pizze, tak ogólnie na weekend może pomyślałam, dorzucę jakichś swoich składników, jakąś surówkę, sałatkę i sobie to jemy. Wzięłam takie suszki sklepowe, one nie są tak dobre jak prawdziwe, nie dorastają im w ogóle do pięt, ale mam ochotę. Dokupiłam jeszcze, słuchajcie, imbiru. 2 małe opakowania, mam jedno bardzo duże. Stwierdziłam, że jak już robić, to dokupiłam cytryny i kupiłam jakieś 2 po prostu miody. Jedno w takim, jedno w takim. No i to chyba są wszystkie rzeczy, które kupiłam, tak wiecie, na szybko, także teraz to chyba zjem śniadanie. Zapłaciłam w ogóle 11,67, jakby ktoś pytał. Teraz, moi drodzy, 11,67, co daje Wam 57,8 zł, coś w tym stylu. Dobra, ja robię sobie herbatę, robię sobie śniadanie, a potem przychodzę i pokazuję Wam, jak będę mu robiła ten syrop. Okej, będziemy robić ten sok z imbiru. Słuchajcie, ja przeczytałam kilka przepisów i jakiś wyciągam tutaj wniosek, że tak powiem. Będę to robiła według... A czemu mi się tu zamknęło? Przepraszam Was na chwilę. W każdym razie chcę, o właśnie, zrobić cytryny z imbirem w syropie. Mam tu kilka przepisów właśnie różnych i słuchajcie, pierwsze co zrobię, to wycisnę sok z cytryny w tym urządzeniu, wycisnę sok z imbiru i ja to po prostu wszystko do słoiczka będę układała. Kilka cytryn jeszcze, tak wiecie, poprzekładam właśnie ze skórką, ale sparzę tą cytrynę. Będę też przelewała to miodem. Słuchajcie, to będzie taka trochę moja interpretacja, stąd nie wiem, na ile to będzie ok. Teraz parzę słoiczki, bo jednak nie butelki, tylko miałam w domu słoiki, więc nie kupowałam już, żeby coś tam przelewać. No i chcę w tych słoikach po prostu zrobić to, więc na pewno obiorę z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cytryn i je przepuszczę przez maszynkę do mielenia, wyciskarkę soku wolnoobrotową. Imbiry tak samo, nie będę ich w ogóle obierała i no i tak, a resztę cytryny sparzę, w ogóle wszystkie sparzę. Te, co będę przeciskała, będę obierała ze skóry, a te, co będę wkładała do słoików, żeby fajnie wyglądały, chcę po prostu sparzyć i włożyć ze skórką. Ale wszystko zobaczycie, a ja przelewam teraz słoiki, bo trzeba je wyparzyć. Fire all of the bullets. Yeah, you shot me through the heart, casting dice and roulette. The game was set right from the start. I don't wanna go, I don't wanna know, I don't want it anymore. I don't wanna go, don't wanna know, but I keep coming back for more. Crashing down in the thunder, we're crashing down in a rough place. I love will never
Mam gotowy tutaj taki słoiczek. Jeszcze go przetrę, słuchajcie. Przetrę go, bo go myłam. Nie mogłam do końca zmyć naklejki, a jest fajny słoik. I zaczynamy. Mam taki słoik, możecie jakikolwiek mieć. I będę na przemian dodawała miodu, wyciśniętego imbiru z cytryną, plaster normalnej cytryny. I tak cały czas na zmianę, czyli ten wyciśnięty sok, miód, cytryna. Wyciśnięty sok, miód, cytryna. To jest bardzo mocny syrop, to jest taki mocno skoncentrowany, bym powiedziała, dlatego, że po prostu nie dodajecie wody, to raz. Bardzo dużo imbiru jest tu przetarte, także on będzie bardzo intensywny, ale będzie można go tylko troszkę dodawać do herbaty, żeby był dobry i później trzymamy go w lodówce około miesiąca, myślę, że spokojnie poleży. Zrobię też prawdopodobnie, jak mi zostanie jeden mniejszy słoik. To jest tak mocne, że nie macie pojęcia. Wow! Ja się nie spodziewałam, że to taki shot będzie aż. I leję miód. I cytrynka do środka. To się i tak wszystko pomieszy. Z tego, co ja widzę. Tak, sama nie wiem, czy tego, słuchajcie, nie pomieszać po prostu. I zrobić taką mieszankę. Nawet się nie chce, zobaczcie, zmieszać to za bardzo. I tak miód osiada nam na dole. Ale to jest dobre. Damy jeszcze tego miodu. Ja Wam mówiłam, że ja to trochę improwizuję. Tak to wygląda. Jak macie taki słoiczek po miodzie, to też w niego możecie to wszystko powkładać, żeby było dobre. Dobra, wrzucimy jeszcze parę cytryn. I ja już to zamykam. I tak wygląda moja mikstura. Wkładam do lodówki i po prostu będę pobierała troszkę tego miodu, albo mieszała i po prostu przelewała sobie do herbaty. Albo piła takiego szota i dziewczynki rano. Także wkładam do lodówki, żeby się nie popsuło. Mnóstwo imbiru, mnóstwo cytryny, dużo miodu. I zobaczcie, moi drodzy, wyszła mi ta mikstura. Mój sok, że tak powiem, w kilku wersjach. Miód nam się osadził na dole, ale jak wiecie, będę pobierała, to będę to mieszała. Tu trochę cytryny jeszcze, ta cytryna przesiąknie tym miodem i tym imbirem, także wyszło tego tyle. No, słuchajcie, teraz już żadne przeziębienie nam nie straszne. Hejka, moi drodzy, muszę sobie zrobić, słuchajcie, coś do zjedzenia. Więc stwierdziłam, że robię sobie makaron taki, co ma niską kalorię. Do tego pokroję pomidorki, pomidorki suszone, podsmażę na patelnię. Już tutaj wyjęłam ten makaron, on ma naprawdę mega mało kalorii. I na pewno użyję parmigiano. I do tego będą takie pomidorki, suszone pomidorki i na pewno oliwa z oliwek. Czosnek, właśnie, pokroję w plasterki czosnek na patelnię, to będzie fajnie smakowało. Także zabieram się za to. Shot me through the heart, casting dice and roulette. The game was set right from the start. I don't wanna go, I don't wanna know, I don't want it anymore. I don't wanna go, don't wanna know, but I keep coming back for more. Crashing down in the
No i hej, moi drodzy, dziewczyny już po obiedzie, słuchajcie, ja się czuję jakoś lepiej, brałam rano leki, później wypiłam dwie te herbaty z tym syropem i czuję się trochę lepiej. Ja wiem, że jutro jak się obudzę, będzie mnie bolało gardło, wiem, że głowa też mnie troszkę tak, wiecie, ćmi, ale tak ogólnie jest całkiem nieźle, albo po prostu wpływ też ma na to, że jest piękna pogoda dzisiaj, świeci słoneczko, a to też wiadomo, lepiej się od razu troszeczkę czujemy. Ja idę zaraz na górę, muszę zrobić sobie makijaż, trochę się ogarnąć, słuchajcie, wziąć prysznic, przebrać przede wszystkim, bo wychodzimy dzisiaj z Arturem, to już było wcześniej zaplanowane, są kupione bilety już od paru dni, więc oczywiście nadal wychodzimy mimo tego przeziębienia, ale to też nie jest takie przeziębienie, żeby wiecie, żeby trzeba się już odizolować od reszty świata. Najwyżej jutro pośpię dłużej i chociaż jutro nie pośpię dłużej, ja jutro też już mamy, słuchajcie, plany, ale generalnie no nie daje się po prostu i jakoś muszę to przetrwać. Idziemy dzisiaj na stand-up, Artur mnie zaprosił na stand-up, kupił bilety właśnie tak jak mówię parę dni temu, idziemy na Adam Van Bendler, mam nadzieję, że nie poprzekręcałam. Fajnie, że do UK przyjeżdża coraz więcej stand-uperów i tak dalej, bo ja się trochę wkręciłam, Artur bardzo lubi, więc fajnie, możemy wyjść razem, no, także cieszę się, bo czeka nas wspólny wieczór, akurat tak na koniec prawie tygodnia, bo dzisiaj piątek, a jutro jedziemy na coś ciekawego, ale nie chcę Wam jeszcze opowiadać, opowiem Wam, bo nie wiem, czy to będzie kolejny vlog, czy opowiem Wam jeszcze w tym vlogu po prostu później. Kończę teraz kawę, trochę już głos mi się zmienia, słyszę, i idę się ogarnąć. Hej, moi drodzy, ja już się ogarnęłam, słuchajcie, Rapuś! Co on kombinuje? Umyłam głowę, troszkę sobie tak przeprostowałam. To nie jest prostownica, to co użyłam, ale jest to taka szczotka prostująca. Nie wiem, czy Wam ją pokazywałam. No i zrobiłam sobie makijaż. Od razu jest inna cera, no nie? Taka bardziej gładka. Teraz używam podkładu True Match, bo mam końcówkę i taki ciemny. I troszkę mieszam go z jaśniejszym. No i właśnie efekt jest dosyć fajny. Poczekajcie, jeszcze to przyciemnie, bo wydaje mi się, że jest za jasno. O, myślę, że teraz lepiej widać, jak tak naprawdę ten podkład wygląda. Także my się zbieramy już za pół godziny. Wezmę telefon, może Wam nagram jakieś przebitki. Zobaczymy. A, Lilusia już tu jest wykąpana. No i ona już czeka na swój wieczór. Także wstawiłam też dla dziewczyn pizzę. One będą sobie jadły pizzę. Tak, już ją wstawiłam. A Lila się już wykąpała i szykuje się na swój wieczór. Było takie fajnie zimne. Fajnie się było wykąpać, co? Mm-hmm. No dobra, moi drodzy, kończę i zajmuję się tu ostatnimi przygotowaniami. Podoba mi się w tej bluzeczce. Fajna jest, nie? Bluzeczka jest fajna. I po prostu dżinsy, jakbyście chcieli pytać. Bo stwierdziłam, że tak jednak będzie mi najcieplej i najwygodniej. Shot me through the heart, casting dice and roulette. The game was set right from the start. I don't wanna go, I don't wanna know. No i dojechaliśmy. Artur mi właśnie powiedział, że ten stand-up będzie chyba w kościele. Zresztą ten budynek wygląda... Ja sam nie wiedziałem, ale tak mi się ten wydaje. Ten budynek wygląda jak kościół. Także powiem Wam, że dziwna akcja, żeby stand-up był w kościele. I jeszcze teraz karetkę słyszę. Dobra, rozłączam się, bo to nie fajnie, jak karetka i coś mówić. Through the heart, casting dice and roulette. The game was set right from the start. I don't wanna go, I don't wanna know. Wczoraj po, słuchajcie, stand-upie wróciliśmy już do domu, już mi się nie chciało za bardzo nagrywać, bo już było późno,
Więc powiem Wam tak pokrótce, że ogólnie stand-up był fajny, udany, ale nie jakiś niesamowity. O, może w ten sposób. Także polecam, ale tak wiecie, taka mocna szóstka na 10. I wydaje mi się, że pan Adam van Bendler był troszeczkę momentami spięty, co się odbijało jakby na publiczności, bo troszkę tak nas ochrzaniał, jak ktoś chciał iść do, słuchajcie, toalety. Wiecie, widać było, że rozprasza go to podczas jego występu. Ja też to rozumiem w sumie, bo to rozprasza na pewno. I to go troszeczkę tak, wiecie, no, denerwowało, taki miałam odbiór, ale ogólnie żarty spoko, wieczór bardzo sympatyczny. No i ten paradoks, że to wszystko się odbywało w kościele, no to powiem Wam, że no jeszcze nigdy nie, że tak powiem, nie piłam drinka w kościele, a wczoraj piłam. Jeszcze nigdy nie słyszałam tylu przekleństw w kościele i nie słuchałam takiej muzyki w kościele i to się bardzo, słuchajcie, w sumie gryzło.